najważniejszą część naszego dzisiejszego spotkania, która jest oficjalnym przyznaniem nagród prezydenta miasta Krosna zasłużone dla wolontariatu 2016 dla osób szczególnie zaangażowanych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki konkursowi prezydenta miasta Krosna zasłużony dla wolontariatu, który został ogłoszony 19 sierpnia, każdy z nas, zarówno osoba prywatna, jak i instytucja państwowa, samorządowa, czy też przedsiębiorstwo, miał możliwość zauważyć daną osobę i zgłosić ją do konkursu. W tym roku odbyła się już 6. edycja, w ramach której wpłynęło 20 wniosków. Oceny formalnej i merytorycznej dokonała powołana przez prezydenta miasta Krosna komisja konkursowa. Po zapoznaniu się z opinią komisji, prezydent miasta Krosna przyznał 13 nagród w trzech kategoriach. Kategoria pierwsza – wolontariat indywidualny. Kategoria druga – wolontariat grupowy. Kategoria trzecia – organizacja i instytucja przyjazna wolontariuszom. Dzień wolontariatu to jedyny moment w roku, kiedy możemy docenić wszystkich angażujących się w sprawy ważne dla mieszkańców, ważne dla miasta. Jest to też czas szczególny przed Bożym Narodzeniem, okres Adwentu, kiedy obfituje on w różne akcje pomocowe, charytatywne. Jesteście Państwo udziałowcem tych przedsięwzięć, za co bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy chcieli pogratulować wybrańcom, ale wszystkim Państwu już dzisiaj dziękujemy, gratulujemy wybrańcom, którzy no, w szczególny sposób zaznaczyli w ostatnim roku swoją obecność w tej sferze i uczynili wiele dla drugich, dla innych ludzi. W kategorii pierwszej prezydent miasta Krosna przyznał 9 osobom nagrodę zasłużony dla wolontariatu 2016. Ta kategoria ma na celu nagrodzenie osób, które bez względu na wiek znajdują siłę, energię, a przede wszystkim czas, aby pomagać ludziom wymagającym ich wsparcia oraz uczestniczą czynnie w życiu społeczności naszego miasta. Laureaci tej kategorii zasługują na szczególne wyrazy uznania, wyróżniając się wśród mieszkańców Krosna swoją empatią, wrażliwością oraz skalą działań, jakie prowadzą. Prowadzą je na rzecz osób chorych, starszych, jak też swoich rówieśników. Serdecznie zapraszam na scenę druhnę panią Danutę Bok, która od 50 lat związana jest z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego w Krośnie. Harcmistrz Danuta Bok jest wyjątkową postacią wśród krośnieńskiego harcerstwa, któremu służy nieprzerwanie od 1966 roku. Zawsze skromna, uśmiechnięta, z wielką charyzmą i chęcią służenia innym. Jako instruktor i wychowawca pomaga oraz inspiruje młodzież do pracowitości oraz gotowości w służeniu innym ludziom. W swoim wolontarystycznym dorobku ma takie działania jak organizacja kolonii i zimowisk dla zuchów, szkolenia oraz zbiórki metodyczne. Dzięki swojej pracowitości ZHP w Krośnie może poświęcić się zbiorem materiałów dokumentujących historię harcerstwa w naszym mieście. Kto poznał, co to harcerstwo i jego ideały, harcerzem pozostaje przez całe życie. Dewiza ta jest odzwierciedleniem pracy wolontariackiej pani Danuty, która do dzisiaj codziennie pełni swoje obowiązki. Kolejną nagrodzoną osobą jest pani Anna Pasierbska, wieloletnia wolontariuszka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie. Pani Anna Pasierbska jest aktywną wolontariuszką, która w swoich działaniach odznacza się ogromną pracowitością i pogodą ducha. Wykonuje pracę wolontariacką, wydając żywność dla mieszkańców Krosna z programów operacyjnych pomocy żywnościowej. Od wielu lat jest także zaangażowana w pomoc w przygotowaniu paczek dla najbardziej potrzebujących z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Jest osobą bardzo uczynną, która nigdy nie odmawia pomocy. Serdecznie zapraszam na scenę panią Cecylię Pieprzak, członka zarządu Towarzystwa Walki z Kalectwem, oddział w Krośnie. Pani Cecylia Pieprzak od ponad 20 lat angażuje się w działalność społeczną, wykorzystując przy tym swoją wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością, m.in. pełniąc funkcję członka Miejskiej Społecznej Rady do spraw osób niepełnosprawnych, a także biorąc udział w pracach Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, zakupu wyrobów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego
oraz udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Również angażuje się w takie działania jak organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz skutecznie pozyskuje środki finansowe na realizację zadań statutowych TWK. Szczególnie dzieli się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem, zaraża innych swoją postawą i dobrocią. Zapraszam na scenę pana Józefa Sobczyka, wiceprezesa oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Pan Józef Sobczyk jest cenionym pedagogiem, aktywnie działającym na rzecz dzieci, wsparcia rodziny oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych. Na co dzień podejmuje wiele działań chroniących dzieci oraz upowszechniających wiedzę z zakresu praw dziecka. Wspiera organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Jako wolontariusz dla każdego znajduje czas, dobre słowo i ukierunkowuje na konkretną pomoc. Szczególnie są mu bliskie dzieci z rodzin o specjalnych potrzebach, którym dom nie zapewnia troski i bezpieczeństwa. W swojej długoletniej działalności dał się poznać jako człowiek skromny, stanowiący wzór do naśladowania. Kolejnym laureatem kategorii wolontariat indywidualny jest Tomasz Tatrzański, inicjator i główny organizator społecznej akcji Czysty Wisłok. Pan Tomasz Tatrzański, dla którego ekologia i ochrona przyrody stanowi centrum zainteresowań, podjął się jako mieszkaniec Krosna akcji mającej na celu sprzątanie brzegów Wisłoka. Od kilku lat, niezależnie od pogody i zainteresowania innych, ogłasza dzień akcji, która wpływa pozytywnie nie tylko na czystość rzeki, ale również na społeczność lokalną, uczącą się przy okazji odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie. Zawsze skromny, dobrze przygotowany, chętnie służy pomocą i nie poddaje się przeciwnościom losu. Podjęta inicjatywa na stałe wpisała się w miejski kalendarz, a pan Tomasz jest doskonałym przykładem, że warto działać dla dobra ogółu i próbować nawet samemu naprawiać świat. Na scenę zapraszam pana Mariana Wszołka, członka oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie. Pan Marian Wszołek od wielu lat zaangażowany jest w działalność PCK. Jego wrażliwość na los ludzi chorych przejawia się w szeroko pojętej pomocy, życzliwości i szeregu akcji podejmowanych na terenie miasta Krosna. Jako honorowy dawca krwi inicjuje działania wśród młodych osób, ukierunkowane na systematyczne oddawanie krwi potrzebującym. Dzięki jego wsparciu powołano 39 klubów HDK, PCK na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego. Aktywnie rozwija działalność punktów opieki nad chorym w domu, co znacznie poprawia sytuację osób starszych. Chętnie angażuje się w organizację spotkań oraz promuje programy prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży. Jest osobą sumienną, na której zawsze można polegać. Na scenę zapraszam Justynę Kazanecką, uczennicę Liceum Plastycznego w Krośnie. Justyna, uczennica klasy trzeciej, oznacza się wśród swoich rówieśników aktywną postawą wolontariusza, empatią i otwartym sercem na potrzeby innych. Bardzo zaangażowana w akcje i działania wolontarystyczne. Cechuje ją rzetelność, sumienność oraz wola działania. Uczestniczy w przedsięwzięciach społeczności szkolnej takich jak Światowy Dzień Życzliwości, Dzień Bez Przemocy czy też Posmakuj Jesień z Plastykiem. Bardzo chętnie wspiera akcje prowadzone przez Krośnieńskie Centrum Wolontariatu. Brała udział w akcji rozdawiania ulotek 1% na rzecz krośnieńskich organizacji pozarządowych. Przygotowywała paczki dla rodzin w ramach projektu Szlachetna Paczka, co roku wspiera Pola Nadziei. Zapraszam Natalię Niemczyk, także uczennicę Liceum Plastycznego w Krośnie. Natalia jest uczennicą klasy drugiej i od początku swojej edukacji wyróżnia się podejmowanymi inicjatywami na rzecz drugiego człowieka, stanowiąc przykład dla swoich rówieśników. Poza działaniami wolontarystycznymi w szkole, w których chętnie się udziela i współorganizuje wiele akcji, bierze udział corocznie w Polach Nadziei oraz festynie rodzinnym Michailand. Ostatnio włączyła się w projekt Fundacji dla Sztuki, którego motto było wolontariat. Chętnie podnosi swoje kompetencje i umiejętności wolontariackie, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej praca i duże zaangażowanie w pomoc w krośnieńskim hospicjum. Na scenę zapraszam Paulinę Zygmunt, uczennicę Technikum nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie.
Paulina jest uczennicą drugiej klasy technikum, która od wielu lat angażuje się w działalność wolontariacką. Zawsze życzliwa, otwarta na potrzeby innych, swoją bezinteresowną pomocą stara się zrobić coś dobrego dla chorych i potrzebujących. Bierze udział w kwestii 1 listopada na rzecz Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Udziela się prośb, a także z dużym zaangażowaniem przygotowuje kwiaty na pola nadziei. Chętnie wspiera wszelkie działania na rzecz chorych dzieci, a także pomaga w zbiórkach, które wspierają Stowarzyszenie Animals. Jako wolontariuszka systematycznie udziela się również w Szkolnym Klubie Wolontariusza, zarażając do pracy swoich kolegów i koleżanki. Była to ostatnia laureatka w kategorii Wolontariat Indywidualny. Dziękujemy laureatom za przybycie, gratulujemy i prosimy o zajęcie swoich miejsc. Kategoria druga, wolontariat grupowy, ma za zadanie podkreślić przede wszystkim znaczenie pracy zespołowej. Pokazać zarówno działania jednostkowe, ale również pracę całej społeczności wolontariuszy. Kilku osobom zawsze łatwiej jest zmotywować się do działania, tym bardziej, że jedna osoba pociąga za sobą kolejne. Tegorocznymi laureatami w tej kategorii są osoby młode, otwarte i wrażliwe na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska, które postanowiły w sposób pożyteczny dla innych wykorzystać swój wolny czas. Działania, których podejmują się na co dzień, są wynikiem ich wspólnej pracy, która niesie za sobą wsparcie osób potrzebujących pomocy. Osoby te dzielą się swoimi talentami i czasem, tak naprawdę nie oczekując nic w zamian. Prezydent miasta Krosna przyznał w tej kategorii dwie nagrody. Zapraszam serdecznie na scenę uczennice drugiego liceum ogólnokształcącego w Krośnie, które zostały nagrodzone tytułem Zasłużony dla Wolontariatu 2016 w kategorii Wolontariat Grupowy. W skład grupy wchodzą następujące osoby: Izabela Niezgoda, Gabriela Patla, Natalia Rak i Angela Smolen. Uczennice stanowią przykład dla swoich rówieśników, będąc najaktywniejszą grupą, która od samego początku podjęcia nauki w szkole realizuje działania wolontariackie. Na szczególne uznanie zasługuje ich praca w krośnieńskim hospicjum, któremu poświęcają większość swojego wolnego czasu. Zyskały ogromne uznanie pacjentów, ponieważ do każdego podchodzą indywidualnie, z sercem, wkładając w te działania swoją pasję i oddanie. Poza tym chętnie biorą udział w wolontariacie akcyjnym, udzielają się w takich programach jak Adopcja serca, Warto być dobrym, czy też Pola nadziei. Są przykładem, że w grupie zawsze raźniej i łatwiej podejmować pewne wyzwania. Zapraszam na scenę kolejnego laureata w powyższej kategorii, reprezentantów grupy Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i potencjalnych dawców szpiku, które funkcjonuje przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. W skład grupy wchodzą następujące osoby: Dawid Makowicz, Monika Kłosowicz, Mariola Niezgoda, Natalia Frodyma, Katarzyna Zbylut, Paulina Grochmal, Paulina Mercik, Ewelina Haczela, Patrycja Wojton, Joanna Lech-Mamot, Teresa Popielarz, Paula Bica, Aleksandra Jarema, Aleksandra Zajchowska, Elizabeth Olbrych. Początki koła sięgają roku 2001, kiedy to pan Sławomir Stefański utworzył Klub Honorowych Dawców Krwi. Idea oddawania krwi wśród studentów z roku na rok miała coraz więcej zwolenników, którzy postanowili do swoich działań włączyć jeszcze akcje propagujące zostanie potencjalnym dawcą szpiku oraz naukę udzielania pierwszej pomocy. W marcu 2014 roku klub zmienił nazwę na Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i potencjalnych dawców szpiku, którego opiekunem została pani doktor nauk medycznych Renata Rabiasz. Studenci w trakcie roku akademickiego podejmują szereg akcji mających na celu oddawanie krwi potrzebującym oraz organizują wydarzenia, podczas których rejestrują potencjalnych dawców szpiku. Na co dzień uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy i pomagają najbardziej potrzebującym. Kategoria trzecia. Organizacja, instytucja przyjazna wolontariuszom. Celem tej kategorii było docenienie ogromnej pracy zarówno krośnieńskich instytucji,
jak też organizacji współpracujących z wolontariuszami. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu wielu wolontariuszy odnajduje swoje pasje i zainteresowania w działalności społecznej, tym samym zyskując cenne doświadczenie i poczucie, że są potrzebni. Nagrodzone organizacje czy też instytucje są wzorem dla innych, jak należy organizować współpracę z wolontariuszami, aby przynosiła efekty oraz satysfakcję dla zaangażowanych. Ich praca jest doskonałym przykładem otwartej postawy na osoby potrzebujące i samotne, które korzystają z ich umiejętności zawodowych oraz darów w postaci rzeczowych. Prezydent miasta Krosna przyznał 2 nagrody w powyższej kategorii. Zapraszam na scenę pierwszego laureata, przedstawiciela Stowarzyszenia Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych, panią Marię Kochańską, która odbierze statuetkę w zastępstwie pani prezes Danuty Kowalczyk, która niestety ze względów zdrowotnych nie może być tutaj dzisiaj razem z nami. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych to organizacja, której celem jest udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom najuboższym i potrzebującym. Niedawno świętowano 25-lecie działalności, w trakcie której zawsze można było liczyć na pomoc i wsparcie wolontariuszy. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych wspiera rodziny poprzez organizację akcji takich jak pomóż dzieciom przetrwać zimę, podziel się posiłkiem czy też paczki mikołajowe, których zazwyczaj jest około 200 sztuk. Wymienione wyżej działania, jak również organizowane letnie kolonie, wydawanie żywności nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie wsparcie wolontariuszy. Organizacja od początku stawia na współpracę z ludźmi o dobrych sercach, którzy mimo codziennych obowiązków zawsze znajdują czas na pomoc drugiemu człowiekowi. Zapraszam na scenę kolejnego laureata, przedstawiciela Liceum Plastycznego w Krośnie, dyrektora pana Zbigniewa Glenia. Aktywność szkoły w zakresie wolontariatu jest znaczącym elementem tej funkcjonowania. Niemalże od początku istnienia, kiedy to siedziba znajdowała się jeszcze w miejscu piastowym, wolontariat to nie tylko działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, lecz także aktywność samorządu uczniowskiego, dyrekcji oraz pedagogów. Promowane są nie tylko postawy wolontarystyczne. Dyrekcja szkoły zawsze wspiera wszelkie akcje, a dodatkowo w programie wychowawczym kładzie nacisk na kształtowanie postaw prospołecznych. Obszary działalności szkoły związane są z wolontariatem. To akcje lokalne i ogólnopolskie, na przykład Pola Nadziei, Woźb, Zerwijmy Łańcuchy. Biorąc pod uwagę talenty młodzieży, szkoła przekazuje prace plastyczne na aukcję, wykonała szopę dla stowarzyszenia, wymalowała bajkowy świat w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim imienia Jana Pawła II w Krośnie, wspiera festyny rodzinne i zbiórki żywności. Dziękujemy serdecznie laureatom. Poproszę na scenę pana Wojciecha Malinowskiego, prezesa Towarzystwa Pomocy imieniem świętego brata Alberta w Krośnie, który wręczy drobny upominek przedstawicielom szkół biorących udział w kweście 1 listopada 2016 roku. Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagają nam w gromadzeniu środków finansowych, zwłaszcza zbiórki w dniu 1 listopada. I w tych zbiórkach uczestniczą dzieci ze szkół, młodzież ze szkół, które bez względu na pogodę, bo w tym roku było jeszcze zupełnie nieźle, ale różne są lata i te dzieci stoją w różnych warunkach deszczowo-śniegowo-wiecznych. Chciałbym zaprosić opiekunów tych kół, które prowadzą te zbiórki, pomagają nam. Dzięki nim możemy pomóc większej ilości ludzi albo bardziej po prostu większej pomocy udzielić tym, którzy potrzebują. Zapraszam panią Edytę Korwat, Szkolne Koło Wolontariatu przy 1 LO imienia Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Dwujęzycznego w Krośnie. Następnie panią Lidię Kasińską z Technikum 6.
związku z kształceniem ustawicznego panią Alicję Węgrzyniak, Szkolne Koło Wolontariatu. Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Miejskich nr 4 pana dyrektora Witolda Deptucha. Gimnazjum nr 3 Zespół Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Krośnie pani Agnieszka Szopa. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie pan dyrektor Andrzej Gregorczyk. Renatę Polińską z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Ten skromny album towarzystwo wydało z okazji setnej rocznicy urodzin świętego brata Alberta, który będzie w Boże Narodzenie tego roku. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo podziękować, szczególnie wolontariuszom zgromadzonym na tej sali i tym wszystkim wolontariuszom, którzy angażują się nie tylko w nasze krośnieńskie akcje, ale w akcje też mające charakter ogólnopolski. Bardzo dziękuję. To dzisiejsza uroczystość potwierdziła, że jest wiele powodów, żeby pomagać. Między innymi jeden z tych pomagam dlatego, bo czuję w sobie większą siłę i świadomość, że jestem pomocny drugiemu człowiekowi. Bardzo dziękuję wolontariuszom. Dziękuję opiekunom szkolnych klubów i kół wolontariatu. Dziękuję wam za to, że sprzyjacie i kreujecie te funkcje rozwoju młodego człowieka, który może stać się wolontariuszem. Chciałem podziękować dyrektorom krośnieńskich szkół i placówek. To dzięki waszemu programowi oddziałowej wychowawczych tak się właśnie dzieje w krośnieńskich szkołach, we wszystkich krośnieńskich szkołach. I są to szkolne koła wolontariatu i są to szkolne koła honorowych dawców krwi.